Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Witam w kolejnym odcinku z gorączką złota. Muszę zebrać 160 tysięcy, mam połowę. Nadal jestem tu w sklepie, a to dlatego i nie dojechałem do siebie, ponieważ pomyślałem sobie, że chyba coś nie tak zamówiłem, bo w ogóle coś się tekstury nie wczytują, albo dziwnie się wczytują. Ponieważ wziąłem sobie ogromny wąż, łącznik, tylko problem jest taki, że nie mam takiej pompy, która by to obsłużyła, prawda? Bo ja sobie kupiłem tutaj małą elektryczną pompę, mała pompa wodna, przenośny generator, ale to nie jest pompa. I tu jest mega problem, bo chyba tu nic nie wypali z tego, co ja tutaj wykombinowałem. Jeszcze tylko się przejdę, wiecie co? Co to jest? Tu nie ma nic, okej. Gaśnica. Tego się nie kupuje. Prawdopodobnie musiałbym mieć po prostu przenośny zbiornik wodny. Bo tutaj jest wejście takie, tylko ten przenośny zbiornik trochę kosztuje 11 tysięcy. I on wtedy umożliwia takie różne chocki klocki. Nie wiem, czy kupić. Dobra, kupujemy. Fizyk ryzyk. Zobaczymy, z czym to się je. Nie wiem, czy ja dobrze to robię. Aha, muszę zapłacić jeszcze. Okej. Teraz muszę tylko podjechać. On już czeka na mnie. No właśnie. Bo ta pompa wody po prostu... Ej, nie ten przycisk. X chyba. Pada deszcz, niestety. Okej. Zobaczmy, czy teraz podłączę. Nie powinno być problemu. Super. Dobra, jedziemy. Będziemy kombinować, słuchajcie. Właściwie dzisiejszy odcinek miał być chyba takim odcinkiem luźnym, więc jeszcze nie uzbieram na pewno tych pieniędzy. Po prostu chciałbym zrobić taki odcinek, żeby no, przejść się, zobaczyć wokół tereny, jak wyglądają. To sobie dzisiaj chyba zrobimy. Znaczy spróbuję jeszcze podłączyć tą pompę wodną. Zobaczymy, jak to się, z czym to się je. Niestety, loadingi są okropne. Okay. Ja do końca już nie pamiętam, co ja chciałem w ogóle zrobić, szczerze mówiąc. Coś chciałem wykombinować, ale... Gdzie jest godzina... 9:27, a jest ciemno strasznie tutaj. Zobaczcie, tutaj jest coś takiego. My się tu zatrzymamy. Silnik wyłączony. Tu jest taki generator out. I teoretycznie tutaj, bo zobaczcie, ta pompa ma tylko małe wejścia.
Chyba nie ma pompy z dużej. In. I tu mamy i małe, i duże. Więc zróbmy to. Mamy duży wąż. Spróbujmy coś wykombinować. Co tu jest? Obiekt powinien być na płaskiej powierzchni. Ha. I się tutaj też jeszcze jednego obawiam, że... Jeszcze cofnijmy go. Skoro chce mieć płaską powierzchnię, to będzie miał płaską powierzchnię. Stój! Co to było? A, no silnik wyłączony. Dobra. Najpierw sobie wypróbuję tutaj, co tu mogę wymyśleć. W sumie mógłbym zrobić drugą rurę i niepotrzebnie to wymyśliłem w taki sposób. Obiekt powinien być na płaskiej powierzchni. A na jakiej jest powierzchni? To nie jest płaska powierzchnia? Może muszę po prostu odpiąć. A teraz? O, poszło. I rozumiem, że wkładamy do wody, tak? Nie wiem, czy to zadziała ogólnie. To nic nie pokazuje, ale jest paliwo. Zobaczmy, czy jakbym tutaj odpalił ten generator. Rozumiem, że ten zbiornik mogę przewozić również. Mamy zrobione in. Tylko chciałbym tu włączyć. A tu jest, dobra. Dźwignia. Są tu jakieś zawory, są jakieś. Nie mam pojęcia, jak to działa, szczerze mówiąc. Chyba coś przekombinowałem za bardzo. Słuchajcie, jakbym to odpiął i to podpiął. I mogę sobie to podpiąć tutaj, to na pewno. O. A i tu już się pali, że jest ok. To nie wiem, czemu ten gruby wąż nie łapie. Czyżby strumień był zbyt, wiecie, płaski? Teraz też nie pokazuje. Dobra, włączmy ten generator. Odłącz. To dziwne, że nie mogę tutaj nic zrobić. Okej. Chyba coś nie tak działa. Niby jest zbiornik wodny, ale ja nie wiem, jak go napełnić. Aha, mogę tutaj w sumie, tak. Ewentualnie. Idzie woda. In. I teraz teoretycznie to się powinno napełniać, tak? Ten zbiornik, ale on chyba nadal jest pusty. No bo tu jest pokazane, ile ma w zbiorniku. Dobra. Chyba nie ma sensu się w to bawić. Po prostu nie wiem, jak to działa. Wracamy do... do naszego miejsca.
przyjechałem, bo kupiłem takie coś, nie? To wiecie, że kupiłem. I to jest urządzenie, które się nazywa separator magne czegoś tam. Tylko żeby się bawić tym separatorem, to bym musiał mieć, wiecie, przede wszystkim to chyba niepotrzebnie kupiłem, może kiedyś się przyda. Aha, kabel do prądu, proszę bardzo. Gdzie jest agregat? Tu jest agregat, dobra. Włączamy, idziemy i podłączamy, aha, tutaj, dobra. Mamy podłączony separator. Potrzebna jest jeszcze woda. A, wodę możemy z tego brać. Kurteczka, tylko nie mam... A, widzicie, ja tu niepotrzebnie kombinowałem, bo wszystko było dużo prostsze niż myślałem. Ja mogłem tutaj podłączyć. Tu mam rozdzielacz na wodę. Tylko muszę kupić kabel. No, bym musiał pojechać znowu do miasta. Dobra, ale nie dzisiaj. To już mam pomysł na to. Czyli separator będzie nam działał fajnie. Bo tu sobie podłączymy. I wszystko powinno chodzić. Super. Możemy sobie trochę pokopać. Jest jasno. Czemu by nie? Stój. I to się robi tak. I nie za bardzo chcę. OK. No widzicie. Oduczyłem się trochę. Jak to się robi? OK. Napełnijmy sobie. To i tak jest wszystko wyłączone, więc tak po prostu napełnię na zaś. Ładnie nabrał. Niestety nie tak. No i też źle. Trzeba dość delikatnie, ale no teraz za mało nabrałem. Albo musiał się cofnąć po prostu tą koparką. Bo tam już za bardzo się wgryzłem, a też nie chcę za bardzo naokoło kopać, no bo potem nie wyjadę. Czyli mogę potem się przetransportować w sumie trochę, ale... Okej. No i teraz będzie dobrze. Widzicie, jak ładnie? Można. Proszę bardzo. Także złoża tu pewnie będą obfite. Trochę niepotrzebnie wydałem na to urządzenie, ale to się przyda później. 84. I jeszcze raz. Dobra, już będzie prawie pełen. Tam muszę na pewno podłączyć ogólnie. Dobra. Wyłączamy. Tak się kopie za dnia. Jakby ktoś nie wiedział. Tutaj mamy prądzik, tylko trzeba włączyć. Tu ogólnie przecież jeszcze byłem po paliwo, żeby... napełnić tutaj całe to urządzenie. Cały czas chodzi, niepotrzebnie w ogóle. Ten agregat możemy wyłączyć, znaczy ta pompa wodna. Bo teoretycznie jest tu in, czyli wchodzi woda i było zaznaczone, że jest na zielono, tylko
A, być może dlatego, że musi być. Tu jest jakaś. Niby jest dźwignia. Prawdopodobnie ona jest zakręcona, tylko nie wiem, jak się ją odkręca. Chyba, że się najpierw dźwignie. Ona jest nieaktywna. Być może to dlatego, że samouczek i będzie aktywna, jak przejdę dalej samouczek. Dobra. To dzisiaj sobie zrobimy wycieczkę krajoznawczą. Tam już byliśmy, tam się kopie, łopatę trzeba mieć. Tutaj też mam taki pomysł, żeby to rozbudować, bo przecież można jeszcze zwiększyć ilość. Bo nawet w samouczku było, że możemy sobie tutaj ładnie. Dziennik, o, proszę bardzo. I tutaj możemy powiększyć o kolejne dwie chyba maty. To przerabiałem, ok. Dalej. Tutaj jest większa rynna. Czyli można to zrobić z pompą nawet wody. Taka płuczka, czyli nie musiałbym chodzić. A to nie głupie jest, słuchajcie. Nie musiałbym chodzić. I tu dłuższą rynnę zrobić. Jest tutaj w ogóle wyjście? Nie, to nie jest ta płuczka. To bym musiał jakąś płucznię inną kupić, która ma wyjście na. To też się połamiemy w kolejnym odcinku. Będziemy improwizować na razie. Nie musimy się spieszyć, żeby tutaj nie wiem, jak to rozwijać. Zobaczmy, czy to się da przejść. No niestety, są takie niewidzialne ściany. Szkoda, że nie można tutaj popodziwiać różnych miejsc. Mamy to i to ja, ale tutaj też chyba nie wyjdziemy. Tu już byliśmy. Są tu jakieś rzeczy. Jest też kasa, bo ona jest do czego? Do czegoś zbierania, tylko nie wiem czego. Tutaj też jest jakiś magazyn. Pewnie się też do czegoś przyda. I zobaczmy, czy się da wejść tutaj. To jest jakaś stara kopalnia. Stare budynki. Okej, udało się wejść. Stare chałupy, ale niestety nic tutaj. Nic tutaj zrobić nie możemy. Tak to wygląda. Tutaj coś się zarwało, jakiś mostek. I to tyle. Tam jakieś drewno, tam jakiś komin jeszcze pali się, więc dymi jeszcze, więc coś tam się jeszcze dzieje. Okej. Zrobimy sobie wycieczkę pieszą. Jeszcze w jedno miejsce. Chyba, że zrobimy inaczej. Nie jestem zdecydowany dzisiaj. Ten odcinek jest taki pokrojony trochę, ale okej. Mam taki pomysł, że sobie pojedziemy jeszcze teraz do tej fabryki, żeby ją zobaczyć. I jak już wezmę samochód, to dokupię jedną rurkę tutaj, do tego separatora. Dobrze mówię, separator. Czemu nie jest napisane, co to jest? Dobra. Nieważne. Jedziemy. Tu zamknę, żeby mi tu nic nie wyszło. I zobaczymy od razu te płucznie, czy są te elektryczne. Ej!
nie odpalił, nie mam pojęcia dlaczego, albo zgasł od razu. Dobra. I gnamy, bo można by się jeszcze pobawić, zanim tą koparką będziemy robić, i rozbudować jeszcze ten pierwsze wyrobisko i zobaczyć, co tam możemy wymyśleć. Okej, okay, tu wjeżdżamy. I tu jest fabryka. Nie wiem, czego to jest fabryka, ale zaraz sobie zobaczymy, obejrzymy sobie tutaj, co tu się dzieje w ogóle. Oni coś tu robią, jakieś betonowe bloki. Tutaj mamy samochody, dość mocno zniszczone. Ale tu nic nie zrobimy z tymi samochodami, niestety. To jest w ogóle parking. O, się pojawi... O, jest, mamy. Mamy gazetkę do zebrania. Okej, super. Tu jest strzałka do naszego... do naszej parceli. Ale ja wiem, że jak tu jechałem, też się pojawił taki komunikat w tym miejscu. O, historia. Jest. Czyli jest okazja od razu, żeby pozbierać to wszystko. Super. Nie wiem, ile jest tych części historii. Jak ktoś wie, to... Ojej, a co to jest? Ej, nie jedź. Czy ja nie zaciągnąłem? Czyżby? Tak to się stało. Dobra, tam nie wejdziemy. Tu są jakieś wózki widłowe. I kolejna gazetka. Sporo tych gazetek tutaj jest. Jakieś orurowania. Ciężko stwierdzić, co oni tutaj robili. Tu jest w ogóle jakiś fajny wynalazek. Zobaczcie, taka koparka. Trochę pordzewiała, ale dość ciekawie wygląda. O, i nawet jest tutaj czasopismo. Niestety, no tam dalej wejść nie możemy. Tam są nawet dwie takie koparki. No bo gra nie pozwala, niestety. No trudno. To jakiś kanał odpływowy. Znowu samochody. No ktoś tu chyba pracuje jeszcze. Bo komin dymi. Więc wszystko tak wygląda, że jest aktywne. Słuchajcie, chciałem tam wejść, ale już widzę, że chyba się tam nie dostanę. Szkoda. Niestety. Tutaj mamy jakieś ogrodzenie, tu się kończy. Tu taka mata, jakby waga była, czy coś takiego. Brama wjazdowa i nawet, zobaczcie, jest ciężarówka. Z przyjemnością bym ją sobie obejrzał, ale przykra sprawa, że nie możemy tego zrobić. Tak wygląda ta ciężaróweczka. Nawet mógłbym na miniaturę ją wrzucić, ale nie da rady, bo ona jest tak jakoś ustawiona, że bym musiał zrobić podskok. Ale i tak niewiele widać z niej. No dobra, tak wygląda ta fabryka. Możemy jechać do miasta z powrotem. A, z tej strony też tutaj coś jest, widzę. Też są jakieś ciężarówki. Okay. Czy tutaj bym się dostał? Nie, nie dostanę się. Proszę bardzo. Stoją dwie. Jedna taka typowo amerykańska. Tylko ta brama trochę przeszkadza. Jakby ją można było otworzyć, to by było git. Ale niestety nie da rady. Nie możemy sobie zobaczyć tych modeli zbyt dobrze. A tutaj się nie dostanę niestety. Mimo że
są tu jakieś przejścia, ale dobra. Twórcy zabezpieczyli wejście na teren fabryki. Dobra, idę po mojego traka i... Co to jest? Globus jakiś? Nie mam pojęcia. Odpalony. I jedziemy. Jeszcze w jakimś tam odcinku zrobimy sobie... No to chciałem po prostu to zwiedzić. No myślałem, że będzie więcej atrakcji, żeby więcej zobaczymy. Niestety nie za bardzo jest co oglądać, bo są ściany, które nas blokują. Ale jeszcze w wolnej chwili sobie zrobimy przerwę i obejrzymy... Ojej, a wpadłem w poślizg. Zrobimy sobie... Obejrzymy sobie tutaj całe miasto. Dobra. Brakuje mi przede wszystkim do tego separatora przewodu. Takiego węża, o dokładnie. Jednego węża. Żeby go podłączyć. I dodatkowo te rynny, zobaczcie, tutaj są takie fajne. Płucznia na wodę, a to jest płucznia bez pompy, płucznia na pompę. I to jest fajne chyba. To się jakoś powinno różnić tym, że on... Czyli ogólnie muszę jeszcze kupić pompę przede wszystkim. Te dwie maty. Na razie będę improwizował. Rynna płucznia. Część rozbudowywująca. Też kupimy sobie. Czyli musimy małą pompę jeszcze kupić. A kupmy, ona nie jest droga. Pytanie, czy potrzebuję jeszcze jakieś... Bo tu w instrukcji jeszcze było coś takiego. Czekajcie, dziennik, że jest potrzebny. Bo ja chcę zrobić coś takiego tutaj. Ale potrzebuję jakiś, tutaj jest jakiś, jakaś końcówka taka dziwna. Czyli teoretycznie to ja jeszcze potrzebuję jeden. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja dobrze to robię. Okej, wiaderko też jedno weźmiemy. Może się przydać. Bo tu więcej rzeczy nie widzę, więc... Okej. Bierim to. Nieźle, nie? Się zrobiło. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Tak, trzeba to uwiecznić ogólnie. I teraz rozumiem, że mogę sobie... Samochód przywróć. Ok,
Ja chcę samochód, żeby przywrócić. Dobra. Uwaga, uwaga. O, pięknie. Się sam przywrócił. Dobra, dziękujemy. Tylko mi karnistry powypadały. I zabieramy te wszystkie rzeczy. O, o to mi chodziło. Myślę, że jeszcze o czymś pewnie zapomniałem, ale... Jeszcze powinien kupić chyba te kratki, takie były chyba, prawda? Ojej, coś popsułem. Gdzie można różne rzeczy tutaj robić w tej grze? Tylko trzeba wiedzieć. A zobaczymy chwileczkę. Jeszcze podpowiedź. Help. Dziennik. I tak, mamy to, mamy to. Nie wiem, wygląda dobrze. Tu się tylko zastanawiam, o co chodzi z tym, z tą końcówką. Czy można to kupić, czy po prostu... To jest rozdzielacz prądu. Dobra. Nic, będziemy potem, jeszcze pojedziemy sobie najwyżej. Wracamy. Znowu zakupy. Dzisiaj dużo zakupów. Także tracę pieniądze niestety, ale okej. Myślę, że to będzie procentować. Chciałbym jeszcze właśnie porobić coś przy tym właśnie małym wydobyciu. Przy tym pierwszym, bo koparką to jeszcze się nakopię, a tutaj mogę sobie jeszcze porobić tak ręcznie. Pomachać łopatą. Dobra, jesteśmy na miejscu. Spróbujmy rozszerzyć tą naszą włócznię. O, jest, jest możliwość, super. Włócznia jest rozszerzona. Nie wiem, co mi to dało, szczerze mówiąc. W tej chwili. Mogę, wiem, że mogę założyć dwie maty, tylko nie wiem, czy na tej rozszerzonej płuczni, czy... Załóżmy te dwie maty. Tak. To będzie tak działać. Czyli już będę miał więcej po prostu tego złota.
Na dzień dobry. I teraz jeszcze spróbujemy to na tyle zautomatyzować, żeby nie trzeba było latać z wodą, tylko po prostu będę sypał, a to mi się będzie pięknie wszystko napełniać. Super. Czyli musimy ściągnąć płucznię bez pompy na razie. To była dopiero początek. A tutaj sobie weźmiemy płucznię z pompą. Super. Dobra, potrzebna jest też pompa. Oczywiście mamy pompę. Pompę sobie stawiam tutaj. I teraz muszę to podpiąć, czyli tutaj musimy mieć taki mały wąż. Bo tu rozdzielacz nie jest potrzebny żaden. Jest tylko jeden. Czyli wkładamy tak. Tu i tu. Ajajaj, nie poszło. Super. Jest podpięte, jest trochę nie jak BHP, bo wiecie, tutaj będę się cały czas spotykał o ten wąż, no ale dobra. Czyli mamy jedną rzecz, druga rzecz, musimy wąż, wykorzystam ten, którego nie używam, proszę bardzo, ten idzie tu z powrotem, to się przyda, zwinijmy go. Dobra, jest zwinięty. I robimy tak samo, czyli tu podpinamy i wkładamy końcówkę do wody. Powinno działać. Wszystko jest prawie gotowe. Robimy, a tu są nawet in, out. Nie wiem czy, aha. Teraz już wiem, co chyba było nie tak. Tutaj. Bo tu jest wyjście. A wejście? A tutaj. Rozumiem. Czyli tu się wpompowywuje. Chyba. Dobra. A to innym razem. Dobra. Lećmy z tym koksem. Zobaczymy, co tutaj nam się uda zrobić. Odpalamy. Co? To nie działa. Jest. Dobrze, jednak dobrze myślałem. Czyli musi być stąd, a tu wychodzi. Dobra. Czyli mamy już... zobaczcie, strumień płynie. Tylko muszę się bawić łopatą. Czyli nie muszę iść po wodę, żeby napełniać i... To bardzo mi uprości cały proces. I od razu mi się cztery nawet maty robią. Więc super. I zaraz zobaczymy, jaki urobek z tego będzie. Będzie to trochę trwale, już szybciej niż poprzednio. Poprzednio trzeba było iść po wodę, napełnić, potem znowu. I to trochę trwało, a teraz są szybciutko. Już jest 11%.
16. Ja czy jeszcze można bardziej rozbudować tą płucznię. No, już mamy 1/4 tego wszystkiego. Się pewnie zaraz skończy paliwo w pompie, ale okej. Okay. Bardziej mnie interesuje potem wydajność tych czterech mat. Trochę tutaj pominąłem samouczek, można powiedzieć. No ale chciałem po prostu wypróbować taką możliwość. Zawsze jest ważna, owocna wiedza. Będzie dużo kopania, ale już prawie jestem, słuchajcie, na półmetku. O, coś nie nabrało. Jestem zdziwiony, że żadne złoto mi się tutaj jeszcze nie pojawiło. Żaden samorodek się nie pojawił. Już jest 60%. Zaraz będzie 2/3. Już przekroczyliśmy 2/3. No i tutaj się skończyło, ale sobie napełnię tutaj całą tą płucznię.
na pompę i wtedy włączę. Muszę iść po paliwo. Dobra. Idziemy po paliwo. I tutaj jest karnister. To i działa od razu? Serio? No to ciekawe. Nawet bez włączania. Myślałem, że ona się wyłączy wtedy. A już jest 79%, super. Zaraz zobaczymy, jak to się wszystko skończy. No i dobra, jest 100%. Tak, będzie. No to jeszcze jedna łycha. Jest 100%, dobra. Mamy 100%. Pora wyłączyć pompę. Rozumiem, że muszę teraz i tak iść po wiaderko. Słuchajcie, już się robi wieczór, szybko. Napełnimy sobie wodą. Postawimy. Ile w ogóle tego tutaj jeszcze jest? No, ta cała powierzchnia jest tutaj do rycia. Czyli jeszcze trochę tutaj jest tego złota. No i moczymy. Oj, oj, oj. I ostatnia mata, uwaga. Dobra, idziemy. Zobaczymy, ile się udało złota tą metodą pozyskać. Czy w ogóle to jest zyskowne, czy nie?
Nie, no całkiem. Całkiem sporo, słuchajcie, jak na tą metodę. Zobaczcie, ile trzeba. Ile trzeba przekopać tam ziemi koparką, żeby uzbierać. A tutaj kilka machnięć łopatą i efekt mamy bardzo podobny. No może troszeczkę mniejszy, minimalnie. Że ta metoda też jest ciekawa, w miarę efektywna, jak na ilość pracy. Wymaga mniej nakładów finansowych, bo jak widzicie, wystarczyło mniejszym kosztem, bo jednak zakup koparki jest dużo kosztowniejszy. No, mamy złoto. No nie, troszeczkę może mniej tych grudek jest, ale. Przydałaby się taka automatyzacja, żeby to wszystko działało. Bez ingerencji od razu, żeby wypłukiwało od razu złoto. Myślę, że tam później na końcu coś takiego będzie. Już nie będziemy musieli za dużo się narobić. Wszystko będzie działać samo. No poza wydobyciem oczywiście ziemi. Dobra. Będzie pewnie na 4 razy. Ok. I jeszcze jedna. Czekajcie. Tak. I zaraz będziemy wiedzieć, ile się udało. Tak, to już jest ostatnie. Ile się udało złota zebrać tą metodą. Czy będzie to 50 gram? No, ale było blisko. Że nie jest 50, ale 47,5 grama udało mi się zebrać tą metodą przy rozbudowaniu płuczni. Dobra, to byłoby na tyle. Ten odcinek taki troszeczkę inny niż zwykle. A my spotykamy się już w kolejnym. Myślę, że może coś już uzbieram, jakieś pieniądze. I zbiorę na rozwój samouczka. To tyle. Cześć.